Wiele razy miałem pytanie o kotłownię buforową, a kotła peletowego z buforem, takie połączenie. W związku z tym dzisiaj pokażemy, dzisiaj zaczynamy, jesteśmy niedaleko Łodzi i zaczynamy zabawę. Nie mów, że już nie ma siły kominiarki, powróć. I obalamy flaszkę i palimy dźwig, tańczymy znów do rana, tu nie boi się nikt. I tylko z moim gangiem ja ciągle lecę w trip, bo każdy w moim gangu to jest konkretny świr. Mama le, co piątek melanż kręcę, mówię mama le. Drinki wchodzą... Więc to wygląda tak. Mamy tutaj emeryta Kopciuszka. Mamy tutaj wszystko, co sobie możemy wymarzyć. Mamy oczywiście zagłębienie na bufor, to o czym wspominałem w ostatnim wideo. W tym miejscu ustawimy biokompakta 12-kW plusa. Następnie ustawimy bufor, grupy pompowe, zbiornik na wodę i zaczniemy to wszystko spijać, aczkolwiek kompakt wjedzie jak ostatni, bo prace nie będą trwały niestety 15 minut, więc niech sobie dzisiaj inwestorzy zrobią ciepło w domku. A my się zabieramy za pracę. Nasz bufor będzie wjeżdżał tędy, nisko. Staszek już go rozbiera, 800, która musi wskoczyć tam. Potężny rozdzielacz na trzy grupy pompowe, dwie z mieszaczami, jedna bezpośrednia do ładowania zasobnika ciepłej wody. Instalacja zostanie wykonana tak, że nawet latem inwestorzy będą grzali sobie bufor, nagrzeją bufor i dopiero z bufora będą realizować ciepłą wodę. Zbiorniczek, więc mamy poszczególne elementy już praktycznie pokazane, jeszcze tylko kociołek został do pokazania, ale kociołek to będziemy ostatniego dnia wstawiać. Jest następca. 12-kW. Tomasz, patrzyłeś, czy tam jest etykieta jakaś? Czy on ma jakąś tabliczkę? No tam jest dobre 25 po 30 kW. Duży jest, wielki. Wielki jest ten kocioł. Myślę, że dobre 25-30 kW ma, jak nie więcej. Zastąpi go 12-kW biokompakt. Plus, czyli kocioł o podwyższonym standardzie. Lekka modyfikacja palnika, trochę dołożone w komorze. No i tak się tu prace mają. Bufor będziemy dosuwać teraz w tamtą stronę, żeby można było tutaj jeszcze wstawić zbiornik ciepłej wody, który stoi na zewnątrz. Jeszcze. Stanisław się spiął częściowo już z grupą popową, która będzie ładowała nam zbiornik ciepłej wody. To chyba wystarczy, jak od godziny 10. Jedna grupa spięta, druga grupa spięta, bufor, zasilanie, powrót spięte do tego. Bufor spięty, praktycznie rzecz biorąc, pod sam kocioł, tu stanie kocioł. Tomasz też tu podjechał, zostaje nam tylko ciepła, zimna woda do bojlera. Bojler trzeba tu postawić w tą dziurę, co tu powstała. Spiąć bojler, wodą przyjechać. O tu, mocowania już są. Tomek mówi, że ma dwa wina. Będę miał dwa wina. Będziesz miał dwa wina dzisiaj na wieczór? Wawina. A wawina, my win nie pijemy. Więc jak na jeden dzień to chyba wystarczy. Możemy śmiało przetrzeć chłopeczki. Jutro będziemy tego klamota wyrzucać stąd. No, po deseczkach, żeby rureczek nie uszkodzić. O, to rureczki są niżej. Tak żeśmy sobie to ładnie wymyślili, więc wydaje się chyba, że jest ok. A to wiosną wszystko wyrzucimy stąd. Teraz myjemy łapki i uciekamy. Teraz będzie widać różnicę między 200-litrowym zasobnikiem a 800-litrowym buforem. Niebieski został odcięty od żył. Tomasz spina powrót. Ta cała instalacja hydrauliczna wiosną wyleci stąd, czyli te wszystkie rury.
cała instalacja grzejnikowa będzie nowa. Na ten moment my się tylko podepniemy pod instalację istniejącą, którą wiosną wytniemy i zainstalujemy tutaj grzejniki na nowo. Całe rozprowadzenie zostanie wykonane w piwnicach pod budynkiem i tylko sobie pod grzejnik podjedziemy w budynku, żeby jak najmniej ingerować w to, co tam faktycznie jest. Tutaj Tomasz walczy z tym powrotem. Zainstalujemy sobie również w dolnej części od razu od powietrza, gdzie jest zawór spustowy, żebyśmy w późniejszym czasie mogli spuścić tą instalację, tak żeby jak najmniej wody zlewać. Czyli zlejemy tylko i wyłącznie z samego centralnego, a już z bufora nie będziemy spuszczać, bo to by trzeba było całą tonę wody zlać. A tak będzie ekonomiczniej troszeczkę. Nie mów za już, nie ma siły kominiarki powróci. I obalamy flaszkę i palimy dźwig. Tańczymy znów do rana, tu nie boi się nikt. I tylko z moim gangiem ja ciągle lecę w trip. Bo każdy w moim gangu to jest konkretny świr. Gang! Mam, ale co piątek melanż kręcę, mówię. Czasem jest tak, że próbujemy zrobić coś ponad nasze siły. Tomasz walczy z kominem. Staszek zasilanie na boiler. Boiler spięty, grzała już chodzi. I zostało tutaj z tyłu za kotłem. Będziemy chronić powrót przez zawór ATV 55 stopni. Pompa kotłowa. Naczynie przeponowe 50 litrów. Musimy to wszystko teraz spiąć. I jeszcze tutaj z tego miejsca zrobimy dopuszczanie wody. Wężyk, bam. Więc jesteśmy na dobrej drodze, aby to za czas jakiś odpalić w tym roku. Na razie to wszystko zaczyna hulać, zaczyna się wygrzewać. Temperaturę bufora już jakąś górną mamy złapaną, do dolnej jeszcze 25 stopni. Odpalone grzejniki, około 200 litrów zładu wody na tych grzejnikach. Tu mamy tylko jeden grzejnik pod tą grupą pompową, grupa na boiler, czyli ładowanie ciepłej wody użytkowej odbywa się również z zasobnika. Pan Stanisław zawija z bufora, czyli jak bufor nagrzany, to nagrzejemy zasobnik ciepłej wody, jak bufor zimny, woda w zasobniku będzie zimna. Prace izolacyjne trwają, postępują. Pokażę wam, jak ten kociołek wygląda. Wspaniały pelet oczywiście. Pelet jest, że tak powiem, bardzo dobry. Kocioł w środku jest wypalony, bialusi. Mamy dodatkową blachę. Jeszcze jedną tam niżej, nie widać jej w tej chwili, więc Biocompact Plus ma również tu w tej górnej części dodatkowy zawirowywacz, widać go tam leży. No i idzie po prostu cudownie. Nic tu nie ma. Ani grama. Kompletnie nic. Wszystko jest pięknie wypalone. Fantastyczna praca tego kotła. To jest kolejny Biocompact Plus, którego mamy przyjemność instalować. I ja jestem coraz większym ich zwolennikiem. Przekonują mnie cholernie te kociołki do siebie. No właśnie, jak realizujemy ochronę powrotu? Ochronę powrotu mamy zrealizowaną w ten sposób, czyli zawór ATV 55 stopni. Tu mamy w górnej części dopuszczanie wody poprzez wężyk zrealizowane. Tam jeszcze jeden zaworek z zaworem zwrotnym. Dopuszczamy sobie wody tam. Pompa kotłowa w tej chwili pracuje. Tutaj jak widać również będą nas czekały prace izolacyjne. Kocioł jeszcze nie ubrany do końca. Czujnik powrotu, widać gdzie Łukasz pina czujnik powrotu, żadnej ściemy nie ma. Bufor wielki, zbiornik na wodę mniejszy. Jak już tu uporządkujemy wszystko, to pokażę, jak to faktycznie wygląda. I oczywiście na sterowniku pokojowym widzimy wszystko. Dwa zawory mieszające, bufor, zasobnik ciepłej wody. Na buforze górna temperatura, dolna zadane i bieżące, które faktycznie są. No i temperatura w kotłowni.
25 stopni w tej chwili. A my usilnie zbliżamy się do momentu, w którym kocioł się wygasi. Czyli mamy zadaną temperaturę górną bufora. Jak widać, ona jest już dawno osiągnięta. I mamy temperaturę dolną bufora zadaną, czyli 65 stopni. W momencie, w którym na buforze będzie temperatura 65 stopni, wówczas kocioł na dole, wówczas kocioł się wygasi, a uruchomi się od temperatury górnej, czyli od 50 stopni. Jak już budynek go rozładuje, ten bufor, wówczas się kocioł wzbudzi i dogrzeje nam z powrotem bufor. W taki oto sposób mamy realizowaną ochronę powrotu. Jest 60 stopni na powrocie. I tutaj nie wiem, czy będzie widać. Będzie widać. Jest zawór ATV 65 stopni. 55 stopni, przepraszam. I pompa kotłowa. I tyle. I ja. Tak. Tomasz. I w ten sposób realizowana jest ochrona powrotu od momentu, pierwszego momentu odpalenia się kotła. Ani razu się pompa kotłowa nie wyłącza. Czyli z niskiej temperatury, jak zaczynamy, cały czas następuje ochrona powrotu. Pompa cały czas pracuje, kocioł jest chroniony i powoli, powoli, z każdą minutą jest ładowany bufor. Mamy dwa zawory mieszające, jeden się niedawno uruchomił. Jest dość mocno przebity, aczkolwiek no poszło nam grubo powyżej 60 stopni na te grzejniki, ale on już się przymknął, więc będzie się, że tak powiem, to wszystko chłodziło. Ten stoi, dom mamy dogrzany, więc tutaj nic się nie dzieje. Pracuje tylko ta pompka, o której wspomniałem, plus pompa kotłowa jako pompa CO. Woda nagrzana. I tutaj mamy rozkład temperatur na buforze w dalszym ciągu. Kocioł w podtrzymaniu przez 9 sekund podaje. Rozdmuchał sobie paliwo w tej chwili. Zajrzymy, jak to faktycznie tu wygląda. Mamy podtrzymanie. Dość spora ilość peletu trafiła w tej chwili do komory. Wentylator pracuje z zerowym obrotami, także wszystko śmiga jak należy. I tak jak się miało wydarzyć, tak się wydarzyło. Spaliliśmy sobie trochę peletu. W tej chwili mamy kocioł wygaszony. Właśnie za chwilę nastąpi tutaj załadunek. Temperatura bufora dolna 66 stopni, 65 zadana. Tak, tak, otwarta klapa. 65 zadana, więc ładnie sobie przebiło jeden stopień i się kocioł nam wygasił. Porządny pelet. Jakościowy. Tu ze spiekami, z piachem, z jakimś plastikiem na pewno nie będzie problemu. Więc kocioł jest w dobrych rękach. Dobrze. 65 stopni tylko, Tomaszu, ten koreczek ma. Teraz już wiesz? Ja wiem, zawsze widziałem, zawsze miałem łeb poparzony. A więc kotłownia została ukończona, zbudowana całkowicie na nowo, w nowej technologii. Nie możemy tego porównać z tym, co było, bo to, co było, to stoi tu. Nie będziemy temu czasu poświęcać. 12-kilowatowy biokompakt plus kocioł o podwyższonym standardzie, czyli zapylenie do 20 mg. Grupy pompowe, trochę ich jest, 3 sztuki tym razem. Bezpośrednia do ładowania zasobnika ciepłej wody, zasobnik ciepłej wody 200-litrowy. Oczywiście to wszystko działa na zasadzie takiej, że pierwszy jest bufor, najpierw nagrzewamy bufor. Jak bufor jest nagrzany, możemy realizować ogrzewanie w domu, jak również ciepłą wodę użytkową. Tak to zostało przeze mnie zaprojektowane, tak to zostało uzgodnione z inwestorem. Tak to działa, tak to funkcjonuje. 800-litrowy bufor nabity w tej chwili do 60 8 stopni w górnej części, do 66 w dolnej części bufora. Wodę mamy ciepłą nagrzaną, dwa zawory mieszające podpięte również pod ten cały zestaw, sterownik pokojowy. Wszystko działa, wszystko pięknie funkcjonuje. A my w tej chwili wybieramy się
w okolice Częstochowy, aby tam zrealizować kolejną inwestycję. Więc żegnamy się z Podłodzi. Jak to w standardzie, lecimy dalej.